Wam, drodzy bracia i siostry. Ja również chciałbym się przyłączyć do tych rozważań, które przez cały miesiąc nam towarzyszą odnośnie charakteru. Wiele słów, wiele przykładów słyszeliśmy, a najbardziej cieszy mnie to, że mój pierwszy Jan zrobił preludium i wstęp do tego, mówiąc o tym, o czym ja chciałem również myślałem i chciałem mówić. I dlatego cieszę się, że to Duch Święty kieruje. Wiecie, niezależnie od siebie często przygotowujemy się do czegoś i okazuje się, że i ten, i tamten, i ktoś jeszcze inny miał podobne myśli, podobne przeżycie i znajdujemy wspólny język, uzupełniamy się. I to jest właśnie to, że Pan Bóg, jeżeli objawia, to nie objawia tylko jednemu, ale pokazuje to wielu, a przede wszystkim swoim Bożym dzieciom. Dlatego, kochani, również chciałem dzisiaj z wami się podzielić kilkoma miejscami z Bożego Słowa. Są to miejsca znane, bo czytamy to Boże Słowo i nie mógłbym powiedzieć, że powiem wam coś nowego. Przypomnę wam tylko być może i sam sobie te wersety, które już na pewno nieraz przeczytaliście i są to wersety, które... I są to wersety, które znacie bardzo dobrze. Czasami one nam umykają i kiedy się wydarzy jakaś sytuacja, to wtedy nagle Duch Święty przychodzi i włącza tam, albo otwiera specjalną szufladkę i mówi, tam coś jest napisane, to jest odpowiedź dla siebie. Tak również jest z naszym charakterem, kochani. I chciałbym dzisiaj z wami podzielić się słowem, które tak zatytułowałem Boży charakter, kształtowanie Bożego charakteru, ale w nas samych. Dlatego, że jak powiedziałem, mamy całą Biblię pełną przykładów mężów Bożych, ludzi Bożych, którzy żyli przed nami i którzy są dla nas właściwie takimi, można powiedzieć, takimi wzorcami. Możemy z nich czerpać. Czytając Biblię, czytamy czasami historie, które się w naszym życiu osobiście wydarzyły i one są jak gdyby takim potwierdzeniem tego, że ta Biblia jest żywym słowem, dlatego że chociaż spisana wiele tysięcy lat temu, to jednak adekwatna jest do czasów dzisiejszych. I tak, myśląc o tym Bożym charakterze i o tym formie kształtowania naszego charakteru poprzez Boże Słowo. Najlepszym przykładem dla nas jest oczywiście mistrz, prawda? Jeżeli ludzie przychodzą, by się uczyć zawodu, to są kierowani do mistrza. I żeby uczyć innych ludzi, to kiedyś swego czasu musiałem również takie papiery mistrzowskie zdobyć, że otrzymałem tytuł, że w moim zawodzie jestem znawcą i koneserem, a więc mogę udzielać porad i mogę kształtować też tych, którzy przyjdą do mnie, by się nauczyć tego zawodu, który chcieliby również razem ze mną praktykować. Tak również się dzieje z charakterem. Jeżeli chcemy mieć charakter tak jak nasz mistrz, to musimy praktykować. Musimy praktykować z nim, a więc przyglądać się Jemu, słuchać Jego wypowiedzi, czynić to, co On czynił, naśladować Go oczywiście, tu mam na myśli to, naśladować to, co czynił nasz mistrz, abyśmy mogli osiągnąć ten sam efekt. Pan Jezus powiedział, że wystarczy uczniowi, jeżeli będzie jak mistrz Jego. I dlatego, kochani, chciałbym tym pierwszym miejscem, na które bym chciał zwrócić uwagę waszą, jest słowo, które jest zapisane, znane nam wszystkim. Jest to list do Filipian. I Boże Słowo powiada nam tutaj tak, w drugim rozdziale, i w piątym wersecie, na pewno znowu znacie to, niektórzy mogliby je zacytować z pamięci, ten werset. I powiada Boże Słowo tak.
Takiego bądźcie względem, albo taki miejcie charakter względem siebie. Bądźcie takiego charakteru, jaki było w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł, odnosząc się do postawy ludzi i do tego, co oglądał wokół siebie, powiada: cóż, samego siebie wam nie polecam. Bo by jedni patrzyli na niego i powiedzieli: tak, to był morderca, nie chcę mieć z nim nic wspólnego. To był człowiek, który z premedytacją mordował, nie patrząc na to, co się w nim, jego życiu dalej wydarzyło. Dlatego apostoł Paweł, nawrócony, ten już dziecko Boże, powiada: nie ja jestem przykładem. I również ja chcę wam powiedzieć, nie ja jestem przykładem do naśladowania. Aczkolwiek Boże Słowo powiada, że patrzcie na tych, na przewodników wiary waszej i patrzcie się, jak oni zakończyli swoje dni. Jaki był koniec ich dni. I wtedy dopiero wybierzcie to, co dobre, co jest godne naśladowania i naśladujcie to. A więc jest warunek. Natomiast jeżeli chodzi o Chrystusa, apostoł Paweł powiada: bądźcie względem siebie takiego usposobienia, miejcie taki charakter, jaki był w Chrystusie. Jakiż to był ten charakter w Chrystusie? Boże Słowo nam powiada tu wyraźnie, że chociaż był wielki, chociaż był potężny, wiedział, jaką potencjał mocy ma w sobie od Ojca przekazane. Jego Słowo zatrzymywało burzę. Jego Słowo wypędzało demony. Jego Słowo powodowało to, że ci, którzy nie mogli, nagle mogli. Że ci, którzy nie widzieli, nagle widzieli. Był potężny. Był potężny. Był świadomy tej potęgi. Ale Boże Słowo powiada, że pomimo tego, że wiedział, iż jest potężny i ma władzę, że ma moc w swoim ręku, potrafił się uniżyć. I Pan Jezus sam o sobie powiada: bierzcie przykład ze mnie, że jestem cichy i pokornego serca. A moja mama, zawsze kiedy byłem niesforny, wiecie, kiedy byłem młody, chodziłem własnymi drogami, to mi powiadała tak: synu, pokorne ciele, dwie matki się. I taka jest prawda. Pan Jezus, pomimo tego, że był świadomy tego wszystkiego, co otrzymał od Ojca, czytamy o tym w Księdze Izajasza, czytamy również u Łukasza, kiedy powiada: Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym niósł wyzwolenie. A więc cechą Bożego charakteru jest nieść wyzwolenie. Teraz musielibyśmy sobie zadać pytanie. Czy nasze życie niesie wyzwolenie do tych, którzy są wokół nas? Czy potrafimy się uniżyć, by pysznym tego świata powiedzieć o miłości Jezusa? Czy ta cecha charakteru w nas jest ukształtowana? Pan Jezus powiedział, że jeżeli ktoś się mnie wstydzi, to ja się będę go wstydził przed moim Ojcem. A więc jest takie bardzo poważne ostrzeżenie, by w tym kształtowaniu naszego charakteru brać dokładnie przykład Jezusa Chrystusa. On posyłał uczniów do tych wiosek, powiada Łukasz, do których sam zamierzał przyjść.
nie przychodził z nienacka, ale posyłał tych, którzy byli przed nim, jak gdyby uprzedzali go. Taką samą misją była misja Jana Chrzciciela. Był posłany przed nim. Pan Jezus chce przyjść do każdego człowieka, by go zbawić. Ale potrzeba naszego charakteru, Bożego charakteru w nas, byśmy byli gotowi powiedzieć tym, którzy giną, którzy chodzą własnymi drogami, którzy żyją w swoim urojonym świecie, nie mającym podstaw w Bożym Słowie, by dowiedzieli się, że przybliżyło się Królestwo Boże. Oto cecha charakteru, którą wierzę, że Bóg przez Pana Jezusa Chrystusa, a teraz przez Ducha Świętego, chce w nas ukształtować. Ukształtować w nas świadectwo, świadectwo mocy i świadectwo siły zwiastowania Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Dalej Boże Słowo tu powiada, że Pan Jezus, przychodząc na tą ziemię, zaparł się swoich przywilei. Tak mamy napisane, wyparł się samego siebie. Coś mi się od Ojca należy. Dzisiaj nasze dzieci mówią, coś mi się po Ojcu należy. To jest moją własnością. Z tego powodu, jakże często w rodzinach są niesnaski i niepokoje, gdy nagle rodzic odchodzi i już nie powróci. I wtedy zaczynają się tarcia w rodzinie. To jest moja część, to jest moja część. Coś mi się należy. Pan Jezus wiedział, że wszystko to, co jest Ojca, jest i Jego. Ale mając tą świadomość, że jako dziecko dziedziczy, że jest dziedzicem, to przychodząc tu na tą ziemię, jak gdyby zapomniał o tym i wyparł się tego wszystkiego, samego siebie się zaparł, a więc zrezygnował z przywilei, które jemu jako Bogu się należały. Często, kochani, my również myślimy, że jako dzieci Boże wszystko nam się należy. Była kiedyś taka Ewangelia sukcesu. Ona jest do dzisiaj głoszona w niektórych częściach kraju, świata może tak. Jako dziecko Boże powinnaś opływać we wszystko. Powinnaś mieć wszystko to, co najlepsze. I ci, którzy to forują, takie nauki, chwalą się. Na każdy dzień tygodnia mam inny samochód. Ferrari, Mercedes, Porsche, Maybach, Rolls-Royce. Pan Jezus wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny do innych ludzi. Rodzi się kolejne nasze pytanie odnośnie Bożego charakteru w nas. Czy potrafimy zaprzeć się samego siebie, gdy wiemy, że mamy rację, że ona jest po naszej stronie? Pan Jezus był przekonany o tym, że On chodzi w prawdzie, a ludzie w błędzie. Ale nie upierał się. A gdy mu zarzucano wszystkie złe rzeczy, to Boże Słowo powiada, nie otworzył ust swoich. A więc, kochani, kolejna cecha charakteru w tym uniżeniu. Czy potrafimy rezygnować z przywilei?
chociaż jesteśmy świadomi, że je mamy. Ale tu nie chodzi o to. To słowo powiada o tym, byśmy się nie wywyższali, by pycha, że nagle coś mam, posiadam więcej niż inni, powodowało to, że urosnę, że będę chciał błyszczeć jak gwiazda. Pan Jezus uniżył się. Dlatego też Boże Słowo, kiedy mówi nam o charakterze i o tym Bożym charakterze, o kształtowaniu Bożego charakteru w nas, Jakub powiada, że pokornym Bóg łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia. Salomon natomiast w swoich przypowieściach aż kilkokrotnie razy wspomina, że pycha przychodzi przed upadkiem. Pyszny wynosi się, ale na drugi dzień już jest w dole albo go w ogóle nie ma. Dlatego Pan Jezus, dając ten przykład i Paweł pisząc o nim, powiada, Chrystus miał wszystko, a jednak w tej wielkości i w tej potędze swojej, będąc pokornym, nie wynosił się nad innych. I myślę, że to jest kolejna cecha charakteru, Bożego charakteru, o którą powinniśmy pielęgnować, o którą powinniśmy się modlić, by Duch Święty w nas ją wykształtował. Byśmy się nie wynosili nad innych. Bo czymże jest? Mówią, że śmierć jest równa dla wszystkich. Tak, każdy z nas musi umrzeć. Ale jeden umrze raz, a drugi umrze dwa razy. Dlatego Boże Słowo powiada nam, że Chrystus, będąc tym przykładem i mając odniesienie do tego, co mój przedmówca, brat Janek, powiedział, Józef wreszcie na końcu w pewnym momencie stwierdził, że taki był Boży plan. Nie znamy dzisiaj końca naszych dni. Nie wiemy, co się wydarzy. Ale Bóg ma plan do życia każdego z nas. Kształtuje go poprzez rzeczy, które się wydarzają w naszym życiu. I przygląda się, jak się zachowamy. Boże Słowo dalej powiada, że Pan Jezus był posłuszny Ojcu. Dlatego Bóg go wielce wywyższył, powiada apostoł Paweł w liście do Filipian. Posłuszny Ojcu. Kochani, jak jest z tym naszym posłuszeństwem? I tu zrobiłem sobie taką notatkę, już kiedyś to wspominałem. Nasza skrzywiona natura, którą odziedziczyliśmy po naszym Ojcu. Jeżeli czytamy pierwszą Mojżeszową, to jest napisane, że Adam był powołany do bytu przez Boga i miał Boży charakter. Ale kiedy zgrzeszył, to Boże Słowo powiada, że zrodził synów i córki na podobieństwo swoje. I stąd się zaczyna ta nasza skrzywiona natura. Od tego momentu rodzimy się już nie jako ci, którzy byli ukształtowani przez Boga, ale według ciała, czyli z tą skrzywioną naturą, którą przejęliśmy od naszego praojca Adama. Chciałbym, byśmy zajrzeli teraz do Bożego Słowa, jeszcze do listu Piotra, który również bardzo mocno podkreśla to kształtowanie charakteru w nas. Kochani, jest takie miejsce, które jest takie bardzo wymowne i chciałbym do niego teraz nawiązać. List Piotra, pierwszy list Piotra, trzeci rozdział i chciałbym czytać od 8 wersetu. I Boże Słowo powiada tutaj tak. Apostoł Piotr pisze do swoich współwyznawców, do uczniów, do dzieci. Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni i pokorni. I znowu mamy odniesienie do pokory. Bez niej trudno się poruszać w Bożym Królestwie. Na tym świecie, tak, należy się rozpychać łokciami, jak to niektórzy rodzice uczą swoje dzieci.
Jak się nie będziesz rozpychał, to się nigdy nie przebijesz, bo zawsze się będą inni dołować. Ale Boże Słowo powiada nam, bądźcie miłosierni i pokorni. To są cechy charakteru, które przejawiał nasz Pan Jezus Chrystus. Był współczujący, był braterski, był miłosierny i pokorny. I dalej Piotr pisze, nie dawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. A więc jest warunek, by odziedziczyć błogosławieństwo, musimy mieć wykształtowane cechy charakteru, by te Boże błogosławieństwo mogło na nas spływać. I dalej Piotr pisze takie bardzo ciekawe słowo. Bo kto chce, możesz nie chcieć, moglibyśmy powiedzieć. Wielu jest takich, którzy mówią, mnie się nie chce. I pozostają tam, gdzie są. Ale Piotr pisze, bo kto chce być zadowolony. Kto chce być zadowolony? No wszyscy chcieliby być zadowoleni. Nie wszyscy chcą pracować, ale wszyscy by chcieli być zadowoleni. Wszyscy by chcieli brać życie garściami. Wszyscy by chcieli brać radość z otoczenia, z życia. Wszyscy by chcieli brać dobrobyt. Wszyscy by chcieli brać to wszystko, co jest najlepsze. Opierając się być może na zapisie, który jest w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 13 wersecie, Pan Jezus powiada, przyszedłem, aby obfitowali. A więc jeżeli Chrystus zapowiedział obfitowanie, to chce brać to jak najwięcej. Tak. Obfitość życia duchowego jest dla nas w Chrystusie Jezusie. Ale apostoł Piotr powiada tak. Kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma swój język od złego. O, z tym trochę trudniej. Bo jak mnie nerwy poniosą, to i powiem coś. Jakże tu utrzymać ten język na wodzy? Jak nasze emocje czasami są jak w gotującym garku. A wargi swoje odmowy zdradliwej. Cechy charakteru. Myślę, że ten nasz charakter, kochani, to ujawnia się wtedy właśnie, gdy jesteśmy bardzo mocno podekscytowani, kiedy jesteśmy sfrustrowani, kiedy widzimy nieprawość i reagujemy na nią według ciała. Pan Jezus spotkał się z taką sytuacją, gdy przyprowadzono do Niego kobietę, którą przyłapano na cudzołóstwie. No święty Bóg powinien zareagować tak, zgromić tak samo, jak tak myśleli ci, którzy przyszli. No jakżeż to? Ale Pan Jezus powiedział, nie potępiam. Tylko idź i nie rób więcej tego. Cechy Bożego charakteru. I dalej Boże Słowo powiada, niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego. Często mając rację, tak trudno nam dążyć do pokoju. Ale Boże Słowo powiada i Pan Jezus w swoim kazaniu na górze powiada, że ci, którzy czynią pokój, będą oglądać Boga. A więc czyniciel pokoju to jest również cecha naszego charakteru. Jeżeli ten Boży charakter jest wykształtowany w nas, to będzie to przychodziło jak gdyby z marszu w nas, że będziemy tymi, którzy wnoszą pokój. Kiedyś miałem takie przeżycie. Wszedłem do biura, by załatwić tam jakąś swoją sprawę. I te panie, które tam siedziały, jedna spojrzała na mnie. No ja wszedłem, załatwiłem sprawę i wyszedłem. Po jakimś czasie wracam do tego biura
znowu w jakiejś tam innej sprawie. I wtedy ta pani nie wytrzymała i powiada tak: proszę pana, jak pan wszedł tutaj wtedy, zwróciłam na pana uwagę. Wyraz pańskiej twarzy wydawał mi się taki groźny, że nagle przyszedł pan tu z jakąś złością i będzie pan wylewał na nas tutaj jakieś swoje żale. Natomiast kiedy pan się odezwał, to pękło jak bańka mydlana. Zupełnie inaczej zobaczyłam pana w innym świetle. Ja na to nie zwróciłem uwagi. Załatwiłem sprawę i wyszedłem. Ale ta kobieta zwróciła na to uwagę. Nie byłbym tego świadomy, gdyby mi tego nie powiedziała przy następnej mojej wizycie. Kochani, jeżeli jest wykształtowany w nas charakter Boży, jeżeli dążymy do tego, żeby ten charakter się w nas kształtował, to znaczy pozwalamy Duchowi Świętemu wtedy, gdy czytamy Boże Słowo i gdy modlimy się, kiedy przychodzi moc z wysokości. Duch Święty chce kształtować w nas tą właściwą postawę. Świątynia jerozolimska wybudowana była z kamienia. Z zewnątrz nie wyglądała tak zachęcająco. To były po prostu mury z surowego kamienia. Ale Boże Słowo powiada, że w środku była wyłożona deską cedrową i obłożona złotem. A my mamy być świątynią Bożą. I chociaż ludzie czasami z zewnątrz postrzegają nas zupełnie inaczej, to kiedy otworzymy nasze wnętrze, to powinni zobaczyć tam Bożą sprawiedliwość i te złoto Bożej łaski. I to jest również charakter Boży. Pan Bóg nam go objawia poprzez swoje słowo. I chce, byśmy byli ukształtowani. Chce, byśmy byli właściwie wyposażeni. Byśmy naszym życiem mogli świadczyć, naszym charakterem. I dlatego apostoł Piotr, w drugim liście powiada takie słowo. I właśnie dlatego, żeby się ukształtować, żeby zdobyć cechy Bożego charakteru. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. Nie możemy być leniwi w tym dążeniu do zdobywania cech charakteru naszego Mistrza, do doskonalenia się. To nie jest z nas, kochani, że nagle postanowimy w sercu dobrze czynić, bo za chwilę przyjdzie pokuszenie. Bo za chwilę przyjdzie doświadczenie i wtedy się okaże, co z tego naszego postanowienia zostało. Na pewno się potkniemy. Jeżeli to jest ciała, to nie ma to fundamentu. Ale kiedy pozwolimy Duchowi Świętemu, by to On kształtował w nas obraz Jezusa Chrystusa, to On przychodzi z tym wszystkim, co sam posiada. My wnosimy tylko tyle do środowiska, ile sami posiadamy, czym jesteśmy wypełnieni. Pan Bóg, jeżeli Go zaprosimy do naszego wnętrza tak naprawdę i szczerze otworzymy się przed Nim, to On przyjdzie również z tym wszystkim, co On posiada. On wniesie wtedy w nasze życie te wszystkie cechy charakteru, które chce, by Jego reprezentanci na ziemi posiadali. Dlatego apostoł Piotr powiada: dołóżcie
Dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie. My sami siebie znamy najlepiej. Każdy z nas zna nasze wnętrze. Kochani, każdy z nas wie, co nie chce ujawnić. Jest to tylko wiadome Tobie i Bogu, który zna nasze życie i On prześwietla nas swoim wzrokiem. I tak jest w porządku. Ja i mój Bóg. Bo kiedy ja będę miał społeczność z moim Bogiem, tą społeczność konstans, czyli niezakłóconą, to wtedy Jego charakter będzie się objawiał przeze mnie. I nie będzie to walka, usiłowanie, to nie będzie to próba, ale to będzie coś naturalnego, co będzie wypływać z nas po prostu. Ale apostoł Paweł powiada, Piotr, że musimy dołożyć starań i uzupełnić. Znamy nasze braki, wyznajemy je przed Bogiem. A On, powiada Jakub, proście z wiarą, a otrzymacie. Ojciec nie jest tym, który by powiedział, nie dostaniesz. Pan Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie, a ja wam dam ukojenie. Potrzebujesz ukojenia, przyjdź do Chrystusa, On ci je da. Dlatego Boże Słowo zachęca nas, byśmy w ten sposób postępowali. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale, do 32 wersetu, powiada Boże Słowo tak. W tym kształtowaniu naszego charakteru musimy z pewnych rzeczy rezygnować. Musimy o pewne rzeczy prosić, by Duch Święty po prostu zabrał je od nas. I apostoł Paweł pisze do nowo nawróconych i powiada tak. Nie zasmucajcie Ducha Bożego, którym jesteście zapieczętowani. Nie zasmucajcie Go. I dalej pisze, wyrzućcie wszelką gorycz, zapalczywość, gniew i krzyk i złorzeczenie. Niech będą usunięte. Niech będą usunięte. A więc musimy dołożyć wszelkich starań, by te cechy skrzywionej natury zostały z nas usunięte. Duch Święty, posłany nam jako pomocnik, jako wspomożyciel, jako ten, który nas podpiera, ten, który nam przypomina, by nasze życie i nasz charakter był ukształtowany na wzór Bożego. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie nawzajemnie. I tak, kochani, zbliżając się do końca mojej usługi, chciałbym zwrócić uwagę. To, co brat Janek powiedział, mówił dzisiaj o myślach. Jak bardzo ważną rzeczą jest to, co myślimy. Ale jest pewna kolejność taka. Nasze myśli kształtują nasze słowa. Nasz język z reguły wypowiada to, co tutaj gdzieś się zrodzi. I czasami w afekcie, choćbyśmy nie chcieli, jeżeli z tym Bożym charakterem mamy jakieś problemy, to wyjdą z nas słowa takie, których byśmy się później wstydzili. Dlatego Boże Słowo pokazuje nam i zachęca nas, byśmy poddali tą sferę naszych myśli Duchowi Świętemu, by to On nas inspirował. A dalej Boże Słowo nas ostrzega, byśmy pilnowali się w słowach naszych, bo gdzie jest wiele słów, tam wiele marności. A więc jest jak gdyby to jedno z drugiego wychodzi. Dalej, nasze słowa, myśli, słowa, one kształtują, również mają wpływ na nasze czyny, na to, co czynimy. A w efekcie końcowym mają wpływ na nasz charakter i kształtują nasz charakter. Dlatego Boże Słowo nas zachęca i apostoł Paweł pisze, że mamy
dochodzić do jedności w poznaniu Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorastać do wymiarów pełni Chrystusowej. I tak mamy kształtować nasz charakter poprzez czytanie Bożego Słowa, poprzez modlitwę, byśmy mogli stanąć przed Chrystusem ukształtowani jako ci, którzy dobry bój wiary bojowali. I niech nam w tym Pan Bóg nasz dopomoże, byśmy kształtowani poprzez Jego Słowo mogli być świadectwem dla tych, którzy jeszcze żyją w ciemności i w mroku. Niech wam Bóg błogosławi. Amen. Jezus jest Panem, o tak, o tak, jedynym Zbawicielem. Więc uśmy serca u Jego stóp i głośno chwalmy Go. On wieczną skałą jest Chrystus Pan, ucieczką najpewniejszą. On moje serce oczyszcza tu, bym się z Nim spotkać mógł. Twoim duchu, Panie mój, śpiewać Ci będę, uwielbiać imię Twoje każdego dnia. Twoim duchu, Panie mój, wywyższam Ciebie, ofiarowuję Tobie moją pieśń. Twoim duchu, Panie mój, śpiewać Ci będę, uwielbiać imię Twoje każdego dnia. Twoim duchu, Panie mój, wywyższam Ciebie, ofiarowuję Tobie moją pieśń. Jezus jest Panem, o tak, o tak, jedynym Zbawicielem. Więc złóżmy serca u Jego stóp i złość też chwalmy Go. Odwieczną skałą jest Chrystus Pan, ucieczką najpewniejszą. On moje serce oczyszcza tu i z Nim się spotkać mu. Twoim duchu, Panie mój, śpiewać Ci będę, uwielbiać imię Twoje każdego dnia. Twoim duchu, Panie mój, wywyższa Ciebie, ofiarowuję Tobie moją pieśń. Twoim duchu, Panie mój, śpiewać Ci będę, uwielbiać imię Twoje każdego dnia. Twoim duchu, Panie mój, wywyższa Ciebie, ofiarowuję Tobie moją pieśń. Dzięki Jezu, drogi Jezu, dzięki Ci, że kochasz mnie. Dzięki Jezu, drogi Jezu, dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. Tam na Golgocie umarłeś za mnie. Dzięki Ci, że kochasz mnie. Tam na Golgocie umarłeś za mnie. Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz. Dzięki Ci, że kochasz mnie. Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz. Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. Alleluja, alleluja, dzięki Ci, że kochasz mnie. Alleluja, alleluja, dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. Jeszcze głośniej, alleluja. Alleluja, alleluja,
Ci, Panie, dziękujemy Ci, że Ty nas kochasz. Ja modlę się, aby, Panie, ta prawda Słowa Bożego, Panie, była wyryta w nas, abyśmy, Panie, widzieli siebie poprzez Jezusa Chrystusa, umiłowanego w nas, abyśmy, Panie, rozkochali się w Nim jak nigdy dotąd i przynosili owoce, owoce miłości, owoce Twojej chwały, owoce pokoju, owoce radości, Panie, aby Jezus Chrystus był w nas widoczny. Chwała Ci, chwała Ci.